Podsumujmy. Komputacjonizm to jest dominująca metodologia badań w kognitywistyce. Ja posługiwałem się na tym wykładzie to koncepcją komputacjonistyczną w dosyć szerokim sensie. Mówiłem o pewnej tradycji badawczej raczej niż o konkretnej teorii obliczeniowej, która odwołuje się do konkretnego typu komputera i tak dalej. Kiedy się mówi obliczeniowa teoria umysłu, moim zdaniem to jest trochę mylący termin, bo to nie jest tak naprawdę teoria. To nie jest teoria, tylko właśnie tradycja badawcza. To jest coś, co tak naprawdę składa się z założeń, mianowicie takich, że istnieją pewne modele obliczeń. Te modele obliczeń są czymś, co może nam wyjaśnić, w jaki sposób zachodzą operacje poznawcze w systemach poznawczych, w szczególności operacje na reprezentacjach poznawczych. Mniej więcej coś takiego jest tam głoszone. Czasami to mogą być nie tyle reprezentacje poznawcze, co coś odrobinę prostszego, jakieś proste sygnały, które nie spełniają wszystkich warunków nakładanych przez teleosemantykę. Wtedy mamy komputacjonizm odrobinę mniej reprezentacyjny albo antyreprezentacyjny wręcz. Takie rzeczy mogą istnieć w świetle takiego obliczeniowego podejścia, na przykład jakieś sygnały oznaczające natężenie jakiegoś bodźca, służące do zachowań typu taksja, nie muszą być w pełnym sensie reprezentacjami, ponieważ nie spełniają jakichś warunków nakładanych na reprezentację, na przykład nie mogą być błędne albo błędność zupełnie umyka organizmowi, który rejestruje taki sygnał. Tak czy inaczej, taka metodologia, w której zakłada się istnienie tych procesów obliczeniowych, które służą do wykonywania operacji poznawczych, jest zdecydowanie dominująca, jeśli chodzi o narzędzie tworzenia teorii w kognitywistyce. I jest moim zdaniem adekwatne dlatego, że procesy poznawcze są procesami przetwarzania informacji, czyli tak naprawdę, mówiąc wprost, procesami obliczeniowymi. Czym jest informacja, już mówiłem na poprzednim wykładzie. Tak naprawdę są to procesy, które tak charakteryzujemy. Argumenty, które banalizują komputacjonizm, wskazują jedną rzecz trafnie, mianowicie, że trzeba mieć głębszą koncepcję realizacji obliczenia niż po prostu powiedzenie, że to jest coś, co polega na opisaniu czegoś w kategoriach komputera, a warunkiem prawdziwości tego opisu jest jakiś częściowy izomorfizm struktury fizycznej ze strukturą modelu obliczeń. To jest za mało. Głębsza koncepcja istnieje, czy to kauzalna, czy mechanistyczna, czy też być może w jakiejś tam wyostrzonej wersji semantyczna. Nie trzeba mieć koncepcji tak banalnej. Jeśli chcecie Państwo więcej poczytać, oczywiście możecie poczytać moją książkę. Jest też krótszy hasło w Internet Encyclopedia of Philosophy, który napisałem, jak się okazuje, już 7 lat temu. Na temat Computational Theory of Mind. Tam opisuję założenia tego nurtu, jego powody, dla którego on jest chętnie stosowany. Dla Państwa to będzie mnóstwo rzeczy znajomych, ponieważ o tym mówię na swoich wykładach ze wstępu do kognitywistyki także. Możecie też poczytać książkę Gualtiera Piccininiego, Physical Computation, albo książkę Nira Fresco Physical Computation and Cognitive Science, wydaną przez Springera. Te wszystkie pozycje wyrażają jedynie słuszny pogląd na temat obliczeń, czyli mechanicystyczny. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i liczę na to, że zadacie dużo ciekawych pytań i że ten wykład był dla Was interesujący. Dziękuję bardzo za uwagę.